Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Dzisiejsze słowa Pana Jezusa, że dobrze jest dla was, gdy ja odejdę, były bez wątpienia dla uczniów zaskakujące. No bo dlaczego niby miałoby to być dobre? Przecież gdyby Pan Jezus jako zmartwychwstały został z apostołami, jego nieśmiertelne ciało, przecież byłby to niejako nieustanny cud. Ale jak widzimy, nie to jest Kościołowi potrzebne. Tak jak Pan Jezus mówi w jednej ze swoich przypowieści, tym, którzy nie wierzą prorokom i prawu, tym nawet jakby ktoś z martwych powstał, i tak to nie pomoże, oni i tak nie uwierzą. I tak nie o to chodzi, żeby był kolejny cud. Pan Jezus mówi, że dobrze jest to dla was, gdy ja odejdę, bo ja pośle wam Pocieszyciela, Ducha Prawdy, który przypomni wam wszystko, cokolwiek ja powiedziałem. To jest ten powód, dlaczego dobrze jest dla apostołów, dobrze jest dla Kościoła, aby Pan nasz Jezus Chrystus odszedł. Wtedy rozpocznie się to szczególne działanie Ducha Świętego, który będzie opiekował się Kościołem, także stanie się on, jak to powie święty Paweł, filarem i podporą prawdy. Kościół jest tym filarem i podporą prawdy przede wszystkim dzięki swojemu charyzmatowi nieomylności. Dzięki temu, że Duch Święty pilnuje, aby Kościół wiernie objawienie przekazywał. No i dzisiaj, gdy mówi się o nieomylności, to oczywiście wzbudza to pewną konsternację. No bo jak tu mówić o nieomylności Kościoła w tej sytuacji? Patrząc dzisiaj na Kościół, można by odnieść wrażenie, że hierarchia kościelna głosi dzisiaj wszystko inne niż Ewangelię. Natomiast właśnie w takich czasach, właśnie w czasach wielkiego doktrynalnego zamieszania potrzebujemy myśleć, potrzebujemy patrzeć na tą nieomylność. Właśnie w tej sytuacji jest ona dla nas wielką pociechą. Dlaczegoż to? Ano dlatego, że ta nieomylność nie jest przykazana apostołom, nie jest przykazana Kościołowi od tak po prostu, że wszystko, co powiedzą, to na pewno będzie bezbłędne. Oczywiście nie. I od samego początku widzimy, że nie tak to wygląda. Oczywiście sam Judasz zdradza jeden z apostołów, ale no to jest jeszcze przed zesłaniem Ducha Świętego. Ale i później, przecież po zesłaniu Ducha Świętego, Piotr, który słyszy, że na tobie zbuduje mój Kościół i na tej skale wybuduje mój Kościół, on daje się wciągnąć w udawanie, które mogłoby mieć tragiczne, dogmatyczne również skutki. Oto chrześcijanie żydowskiego pochodzenia zaczynają tu i ówdzie unikać chrześcijan pogańskiego pochodzenia. Rozumiemy, tak? Poganie nie zachowują prawa mojżeszowego, chrześcijanie żydowskiego pochodzenia zachowują to prawo mojżeszowe, zgodnie z tym prawem ci poganie są nieczyści, no i wprawdzie Chrystus odkupił wszystkich łaską święcająca i tak dalej, no ale po co jednak z punktu widzenia tych chrześcijan pochodzenia żydowskiego gdzieś tam się bratać z tymi poganami, którzy prawa nie zachowują. Taka mentalność gdzieś tam się wciska tu i ówdzie w gminach chrześcijańskich. I co się dzieje? Widzimy, że nawet Piotr zostaje wciągnięty w to udawanie, jak to napisze święty Paweł. To znaczy, gdy jest tylko z chrześcijanami pogańskiego pochodzenia, to wtedy normalnie z nimi przestaje. Ale we wspólnotach mieszanych, gdzie są i tacy, to już trzyma się tylko tych żydowskiego pochodzenia i unika tych chrześcijan pogańskiego pochodzenia. Jak mówi święty Paweł, sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Piękne jest to, że nazywa on go tym imieniem Kefas, to jest ta skała. Sprzeciwiłem się temu Kefasowi, jakby tutaj pokazuje jeszcze, że nie chodzi o jego osobiście, tylko chodzi naprawdę, właśnie wskazuje, że nazywając go tym imieniem, wskazuje w sposób szczególny na jego urząd, na jego szczególną rolę w Kościele. Nie wiem, czy dobrze rozumiemy, że gdyby święty Paweł się tutaj nie sprzeciwił, gdyby Kościół poszedł w tą stronę od samego początku, w stronę takiego faworyzowania tych chrześcijan żydowskiego pochodzenia, a więc faworyzowania zachowywania prawa mojżeszowego, to mogłoby się ostatecznie skończyć tym, że Kościół stałby się tylko taką żydowską sektą. Taką sektą, takim odłamem w ramach religii mojżeszowej, gdzie na pierwsze
na pierwszy plan wychodzi prawo mojżeszowe, no i jest jeszcze taki Mesjasz, który był jako nowy prorok i tak dalej, ale to prawo mojżeszowe mogłoby na bazie tego nabierać coraz większego znaczenia i mogłoby to, przynajmniej oczywiście teoretycznie, uczynić, po prostu zniszczyć już na samym początku Kościół. A więc była to rzecz, która była szalenie niebezpieczna i było niezwykle istotne, żeby temu od razu postawić sprzeciw, żeby od razu temu stawić opór. I na szczęście zrobił to właśnie święty Paweł. Sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. Widzimy, że i święty Piotr, ten, na którym przecież Kościół jest zbudowany, który jest tą skałą, i on popełniał takie błędy, które mogłyby mieć naprawdę tragiczne skutki. A więc i dzisiaj, w tych czasach zamieszania, nie powinniśmy się dziwić temu, że widzimy to, co widzimy, że widzimy Kościół w tym tragicznym stanie, że widzimy, jak duchowieństwo właśnie raczej zdaje się nauczać wszystkiego innego, tylko nie Ewangelii. I mamy się zachować tak samo jak święty Paweł. Sprzeciwiłem się Kefasowi, bo na to zasłużył. I właśnie tutaj ta nieomylność jest dla nas wielkim pocieszeniem, bowiem nieomylność jest przekazana w konkretnych sytuacjach. To są przede wszystkim uroczyste deklaracje Kościoła. Wtedy, gdy urząd nauczycielski, gdy papież mocą swojego najwyższego urzędu zobowiązuje wszystkich katolików do wierzenia pod karą wykluczenia z Kościoła, do wierzenia w jakąś prawdę wiary i moralności, gdy Kościół deklaruje, że to i to jest zawarte w objawieniu, wtedy mamy obowiązek w to wierzyć. To są dogmaty naszej wiary. I te dogmaty stanowią dla nas takie mocne fundamenty. Na nich możemy się oprzeć. Wiemy, w co mamy wierzyć. Nie musimy się lękać teraz tego zawirowania. Nie musimy się teraz lękać tych wszystkich teologicznych zawirowań. Nie musimy podążać za jakimiś modami teologicznymi, podejrzanymi, a czasami wręcz heretyckimi. Wiemy, w co mamy wierzyć. Dlatego, że Duch Święty przyszedł i przypomniał Kościołowi wszystko, co Pan Jezus nauczał. Dlatego, że Kościół jest filarem i podporą prawdy i dogmatyzował to, w co my wierzyć musimy. I tak teraz, mając te dogmaty naszej wiary, i pięcioletnie dziecko może te dogmaty wyznawać i sprzeciwić się chociażby całemu Kościołowi, jeśli ten będzie nauczał co innego. No chociażby papież, biskupi i wszyscy księża na świecie głosili, że piekła nie ma. To jest na przykład jeden z dogmatów, istnienie piekła. To pięcioletnie dziecko ma prawo im się sprzeciwić, opierając się właśnie na tym mocnym fundamencie dogmatów naszej wiary, bo tam, w tych uroczystych deklaracjach, Duch Święty działał, aby Kościół przekazał to, co Pan Jezus nauczał. A Duch Święty przyjdzie i przypomni wam wszystko, cokolwiek powiedziałem. A więc właśnie w tych trudnych czasach dla Kościoła szczególnie przylgnijmy do tych dogmatów naszej wiary, szczególnie dziękujmy Panu Bogu za ten dar nieomylności, za Ducha Świętego, który obdarzył Kościół, po prostu prawdą obdarzył Kościół dogmatami, których musimy się po prostu trzymać. Ale dopilnujmy również tego, żeby to nie było tak, że na sztandarach mamy dogmaty naszej wiary, a w naszym życiu żyjemy jak poganie. Bo oczywiście jest to ogromna pokusa. Prośmy dzisiaj Ducha Świętego, żebyśmy nie tylko trwali w wierze, żebyśmy nie tylko wytrwali w wyznawaniu prawd wiary, ale żebyśmy również potrafili żyć zgodnie z tymi dogmatami. Codziennie rano, czyniąc nasz pierwszy znak Krzyża Świętego, miejmy tą świadomość, że oto przystępujemy do naszej codziennej walki o to, żeby wcielać w życie nasze prawdy wiary, żeby te prawdy wiary kształtowały nasz dzień, żeby one wyznaczały to, co robimy, a czego unikamy, żeby one nas skłaniały do walki z grzechem, do dobrego wypełniania naszych obowiązków, do praktykowania cnót, żeby one napędzały i wyznaczały nasze życie. O to dzisiaj Ducha Świętego prośmy, abyśmy nie tylko w słowach, na języku mieli te prawdy wiary, ale naprawdę, aby one kształtowały nas, nasze życie, nasze serca, nasze dusze. Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.